trzy, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Witajcie. Targi w Amsterdamie ISE 2019 i stanowisko D&B Audiotechnik. To tutaj mają premierę najlepsze i najwspanialsze produkty różnych marek. Tak jest i dzisiaj. Możemy tu zobaczyć nowy flagowy zestaw tej firmy. To jak widzicie, no nie do końca zabawka, a KSL. No, więcej o tym myślę, że powie nam przedstawiciel dystrybutora na Polskę. Pawle, proszę przybliż nam, bo już z samego zewnątrz widzimy pewnego rodzaju no, dość zaawansowane technologie, które drzemią w tym zestawie głośnikowym. Nawet sama rama już wzbudza, że tak powiem, szacunek do całego zestawu. Co, jak to będzie działało? Co jest w środku? Jakie nowe technologie zostały zastosowane w tym nowym zestawie? Technologie w tym systemie zostały zaczepnięte z większego systemu, który miał premierę we Frankfurcie, GSL. To jest system KSL. Jak mi powiedziano, nazwa z niemieckiego Klein, stąd się mu wzięło. Nie jest do końca Klein, jeżeli chodzi o samą wielkość. Posiada wbudowane dwa przetworniki niskotonowe 10-calowe. Z przodu jest jeszcze 8-calowy, tutaj zajmujący się środkiem pasma, dwa wysokoczęstotliwościowe drivery o bardzo mocnej wydajności. No i tutaj technologia zaczerpnięta z systemu GSL, czyli dwa przetworniki grające do tyłu i do przodu, pozwalające na kardioidalność tego systemu, zaczynającą się praktycznie od początku pasma. W przeciwieństwie do systemu GSL można zasilać dwie paczki z jednego kanału. Tak więc w aplikacjach, które nie wymagają array processingu, możemy tutaj troszkę zaoszczędzić na budżecie. Jeżeli chodzi o sposób podwieszenia, to również został zaczerpnięty od starszego brata. Mamy dwa sposoby kątowania systemu, czyli taki klasyczny, znany z serii na przykład J i V, jak i system z GSL-a, wymagający dodatkowej wyciągarki, tak zwany compression mode, czyli po prostu wieszamy tak jakby system w linii, następnie ustawiając odpowiednie piny, drugą wyciągarką wyciągamy system od dołu i w ten sposób blokują nam się haki w odpowiednich miejscach i uzyskujemy pożądane kąty. Dodatkowo trzeba jeszcze powiedzieć, że system oczywiście został wyposażony w różnego rodzaju urządzenia elektroniczne. Tutaj jest urządzenie, które pokazuje nam zarówno wilgotność całego systemu, stopień skątowania. Dodatkowo tutaj znajdują się ukryte w tych dziurkach ukryte wiązki laserowe, które służą też nam do informowania, w jakim kącie jest rama, gdzie ta rama, że tak powiem, popularnie mówiąc, strzela, tak? Jeżeli chodzi o te systemy, no to oczywiście już mimo tego, że nazwa mówi Klein, jak sami Państwo widzą, no wielkość tego systemu jest odpowiednia do raczej większych zastosowań. Moc tego systemu również no nie jest, że tak powiem, bagatelna. Tutaj rzeczywiście ta informacja a propos podłączania dwóch zestawów głośnikowych do jednego wzmacniacza no daje pewne możliwości, może jakieś oszczędności na wzmacniaczach, no ale kosztem utraty bardzo
wartościowego aspektu, jakim jest Array Processing, który oczywiście zapraszam Was do zapoznania się z tą technologią, gdyż jest to niesamowicie ciekawe. Zresztą pokazywaliśmy jakiś czas temu szkolenia firmy Consboot Audio, na których to szkoleniach pokazywane były właśnie różnego rodzaju triki, sztuczki oraz możliwości właśnie takich systemów. Dziękuję Ci bardzo za przedstawienie nam pokrótce. Jeżeli oczywiście jesteście zainteresowani bardziej jakimiś technicznymi szczególikami, śrubkami, nakrętkami, mocami, dyspersjami, zapraszam Was na naszą stronę internetową. Obserwujcie nasz profil na Facebooku oraz oczywiście na wszelakie pytania zawsze do dyspozycji jest nasz dzielny dystrybutor, który ewentualnie udzieli Wam wszystkich informacji, a nawet jeżeli będziecie strasznie chcieli mieć ten zestaw, to po prostu Wam go sprzeda. Dla portalu nagłośnieniowego z Amsterdamu mówił Bolesław Szol. Dziękuję bardzo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy.